Kochani, wasze życie jest jak stacja wysiadkowa. Jak stacja wysiadkowa, gdzie wybieracie swoje przeznaczenie. Albo wieczne życie z Bogiem, z dobrym Bogiem, jako Ojcem. Albo wieczną śmierć w oddzieleniu od Niego. Jeśli mówiłeś kiedyś takie słowa, że doświadczasz piekła na ziemi, to wyobraź sobie, że w tym doświadczeniu zostajesz przez wieczność. Tego nie chce dla ciebie Bóg. Dlatego Jezus Chrystus przyszedł tutaj 2000 lat temu. Dlatego wziął twój błąd na siebie. Wziął twój grzech, czyli błąd. Błędne myślenie, błędne postępowanie, błędne bycie bez Niego. Wziął na siebie, mimo że sam nie popełnił grzechu. Dał się zmasakrować, przyjął na siebie karę śmierci, która należała się mnie i tobie. I zmartwychwstał, żeby pociągnąć się za sobą do nieba, do zmartwychwstałego życia. Nazywam się Nina Księżopolska. 21 lat temu zawołałam do tego Jezusa, mimo że przez 30 wcześniej lat żyłam zupełnie w nieświadomości tego, że Bóg jest realną osobą i że można Go poznać. Miałam jakieś wyobrażenia Boga. Myślałam sobie, no może to jest ten, co tam namalowane było na obrazie. A może to jest jakaś energia. Później właśnie weszłam w jakiś okultyzm. Wszystko wydawało mi się równie prawdziwe. I wszystko okazało się wielokrotnym kłamstwem, bo nic nie zadziałało w moim życiu. Prawda, prawda działa. Prawda charakteryzuje się tym, że jak masz coś prawdziwego, to ci zadziała. Jak masz prawdziwe równanie, to ci wyjdzie. Jak prawdziwie inwestujesz pieniądze, to przyniesie ci to zysk. Ale jak zrobisz to błędnie, to przynosi ci tą stratę, jakąś formę śmierci. I właśnie tak jest. To jest prawo duchowe. Jeśli wybierzesz prawdę, przyniesie ci to zysk. A Jezus Chrystus 2000 lat temu określił się jako prawda. To jest prawda. To jest jedyna rzeczywistość. I to jest jedyny głos Boga do człowieka. Nie ma innego pośrednika, jak tylko Jezus Chrystus. Nie ma innego pośrednika. 2000 lat temu, gdy On wisiał na krzyżu i płacił za ciebie karę, On cię znał tam z imienia. On widział ciebie. Ale dzisiaj się pytam, czy ty Go znasz? To jest taka reklama. Przejdźmy na ty. Czy przyszedłeś na ty z Bogiem? Czy On i ty to jedno? Czy jesteście przyjaciółmi? On ciebie nazwał przyjacielem. Ale czy ty jesteś przyjacielem dla Niego? Czy ty odwzajemniłeś Jego przyjaźń? Przyjaźń trzeba odwzajemnić. Przyjaźń trzeba przyjąć z wdzięcznością. A nie odwracać się od tego tyłkiem. Dzisiaj człowiek, który jest oddzielony od Boga, ignoruje potężne zbawienie, które gwarantuje mu życie wieczne. Bo dzisiaj, kochany, chcę ci powiedzieć, że Bóg nie prowadzi rejestrów win. To się skończyło Starym Testamentem. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus zapisał ci życie wieczne, tylko jak każdy testament. I ten trzeba przyjąć. Gdy ja przyjmowałam testamentem zapisane mieszkanie, to musiałam przyjść do sędziego i wyrazić swoją wolę. I tak samo jest ze zbawieniem, które jest zapisane w testamencie nowym. Musisz wyrazić aktem woli, chęć przyjęcia tego życia wiecznego. Tylko ty o tym nie wiesz, ale dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj i głosimy Ewangelię. To jest dobra nowina. Ewangelia, ten wyraz, znaczy dobra wiadomość. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Testament jest przygotowany. Możesz go wziąć. Możesz wziąć całe niebo w spadku, bo to właśnie zostawił ci Jezus Chrystus. On chce, żebyś ty został wypełniony Jego duchem. Duchem, który jest wieczny. Duchem, który jest życiem. Duchem, który jest prawdą. Duchem, który jest mądrością. Duchem, który tutaj jest dany na tą ziemię. Bóg jest Bogiem z bliska. Może
możesz przejść z Nim na Ty, jeśli zechcesz w ogóle wziąć tą uchwałę Jezusa Chrystusa. Ja ją przyjęłam. Z osoby, która była pracowniczką, która zdradzała swojego męża, która zabiła swoje nienarodzone dziecko, żeby tylko nie przeszkadzało w robieniu kariery, stałam się zupełnie inną osobą. Byłam zalęczniona, byłam poniżona, cały czas tak naprawdę próbowałam wypracować swoją wartość. Dzisiaj znam swoją wartość. Potężny Pan Panów i Król Królów zapłacił za mnie największą cenę i taką samą cenę zapłacił za Ciebie. Ale i chodzisz w poniżeniu i w odrzuceniu, ponieważ nie przyjąłeś tego. Nie przyjąłeś zapłaty za grzech. Nie przyjąłeś tego. Nie narodziłeś się na nowo. A powinieneś, każdy z Was, dzisiaj, jeżeli jesteś odłączony od Boga, jest jak zombie, bez ducha Bożego, człowiek jest jak zombie. Jezus mówił, że przyszedł tutaj na tą ziemię, aby Jego owce obfitowały. Czy masz obfitość życia? Czy znasz Boga z imienia? Czy obcujesz? Czy masz z Nim relacje? To o to chodzi. Bóg nie stworzył człowieka do religijnych jakichś zajawek. Nie stworzył do tego, żeby przykręcać. Nie stworzył do tego, żeby jeść kawałek. Nie stworzył do tego, żeby święcić jajka. Nie stworzył tych wszystkich bzdur. On stworzył Ciebie do relacji. Kiedy masz przyjaciela, to nie celebrujesz w nim jakichś rytuałów. Tylko po prostu z Nim jesteś. On powołuje Ciebie do tego, żeby z Nim był. To nie jest uzurpator, to nie jest żaden terrorysta, to nie jest żaden dziad z grubą brodą, który prowadzi Ci zapis Twoich długów. On to wszystko unieważnił. Unieważnił to wszystko za potężną cenę krwi Jezusa Chrystusa. I Ty to przyjmij, bo nie ujdziesz cało, jeśli zlekceważysz dzisiaj zbawienie. Jezus Chrystus jest realną osobą. Ja zawołałam do Niego 21 lat temu. Nie wyczuł mi się tego mojego grzechu. Tylko uświadomił mi jedną rzecz. Jesteś oddzielona ode mnie. A to jest miejsce bardzo niebezpieczne. Bo idziesz do piekła. Połącz się ze mną, dziecko. Połącz się ze mną, dziecko. Połącz się ze mną. I ja zawołałam do Niego tak. Chcę Ciebie. I narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Jestem dzisiaj zupełnie inna. Z odrzuconej osoby, z zalęknionej osoby. Jestem odważna. Głoszę Ci dzisiaj dobrą wiadomość. Prosto z nieba. Możesz pojednać się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Możesz zawołać do Niego jak do normalnej osoby. Prosto z serca. Gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek dole. A może wydaje Ci się, że ta stacja przeszedkowa jest Twoja taka kolorowa. Może masz kolorową w życiu. Ale kiedy kolory znikają, kiedy przychodzi kas, kiedy przychodzi depresja, kiedy przychodzi załamanie, to jesteś w dole i wtedy właśnie zawołaj do Niego. Wypróbuj Boga. Nazywamy się Kościół Mocy. Każdy z nas spotkał Boga żywego, Boga mocy. Uzdrawiamy chorych, wskrzeszamy zmartwych, wyganiamy demony, modlimy się nowymi językami, robimy dokładnie to, co robili uczniowie Jezusa. Dokładnie to od wieków dzieje się w życiu każdego człowieka, który realnie pojedna się z Bogiem. To właśnie jest naszym udziałem. Takie właśnie znaki towarzyszą tym, którzy wierzą prawdziwie. Jeśli znasz Boga na Ty, jeśli jesteś z Jezusem na Ty, jeśli rzeczywiście jesteś z Nim w relacji, jeśli rzeczywiście stajesz na Jego prawdzie, jeśli Ty rzeczywiście wiesz, co On tam zrobił na krzyżu, to po prostu towarzyszą Ci takie znaki. Wierzyć w Boga, to inaczej mówić.